No to cześć. Mamy też znowu koniki z River, czy tam River, czy jak to tam się nazywało. Po prostu konie wyścigowe. Dobra, to odbiorę sobie. Znam jakieś osiągnięcia z blokowania słów. Czy ja mam tu jakieś zadanie zatwierdzone? Co żem zrobiła? Aha, zadanie dnia. Dobrze. I narzekam. Bo mamy tutaj też odbiór nagród. Trzecie miejsce, wyjątkowe. Piąte miejsce, turbo. Może być. O, i teraz mamy zawody, gdzie do wygrania są prawdopodobnie konie. Nie tu. Nagroda mnie interesuje, jak się to klikało. Tak, właśnie tego konia można wygrać na poziomie drugim. No, fajnie, tylko że mi konie kompletnie nie są potrzebne, no ale niech im będzie. Ja lubię, jak są na przykład sprzęty do wygrania. Ale dobra, weźmiemy sobie udział. I oczywiście wyjątkowa. Gdzie ona jest? No tego to ja nie będę testować. Aha, bo to są konie na drugim poziomie. No to dobra, weźmiemy ją. Bo Zara jest dobrym koniem. No i sobie zobaczymy. Ogólnie mam tego Araba, będziemy go dzisiaj spróbować trenować, bo jedyne co on ostatnio robił, no to płodził źrebaki. Więc trzeba, nie wiem, kiedy startowałam. Trzeba ogarnąć Araba. Znowu startowałam po pierwsze. Aha, ja mam już coś prosto do góry. Zara jest w ogóle dobrym koniem na poziomie drugim, więc, no, więc jest ok. Na poziomie trzecim mam dobrą wyjątkową. Na piątym jest Kira i na szóstym, czy tam siódmym, już nie pamiętam, jest oczywiście Turbo. Teraz tutaj trochę ściszę, bo zauważyłam, że słabo mnie słychać, a jest bardzo głośno z gry ten. Czy my jesteśmy ostatni? Trzeci od tyłu? No dobrze. O, dziękuję, ładuje mnie. Dobra, mam nadzieję, że ona jakoś poleci. Ja wam w ogóle tutaj dam pauzę, bo widzę, że jest bardzo dużo kilometrów do przejechania. Więc co dopiero, widzimy się za chwilę. Dobra, trochę wyprzedziliśmy, jak widać. Konie zmęczone w tyle. No i za niedługo będziemy wyprzedzać. Mam nadzieję, że jakieś dobre miejsce nam się uda zająć. A jeszcze nie. Ja startuję trochę później, bo wiem, że tam potem te konie będą bardziej zmęczone. Dobra, któreś miejsce nam się tutaj udało zająć. Trochę lepiej niż być ostatnia na trzecim. Trzecia od tyłu, powiedzmy. 36 miejsce, nie jest źle. Okej, mamy. No i tutaj mamy czwarte miejsce. Czyli jako czwarte miejsce to byśmy co dostali? Na pierwszym jest koń, na drugim jest kasa. No, mi te punkciki też wystarczą, jest git. Dobra, weźmy sobie... turbo. Bo innego... O, mam jeszcze firę, to nie, firę nie. Tylko i wyłącznie turbo. Zobaczymy, któremu miejsce wyskoczy. Bardzo lubię być albo na pierwszym, drugim i trzecim miejscu, bo tam tym dalej od barierki, tym gorzej. No właśnie, szóstka, no dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że teraz kliknę dobrze. O, jeszcze gorzej. O, no to się widzimy później. Najgorzej jak mogłam, wystartowałam. Dobra. Za niedługo meta. No, piękna pozycja. Chyba nie uda nam się, bo nieźle wystartowałam. Ale zawsze co. Dlatego lubię grać na automacie, bo samo mi to wybiera. I no, 12 miejsce. No cóż, było. Już nie mogę w tym wziąć udziału, bo mam tylko jeden punkcik, a tutaj potrzeba trzy punkciki, a mam na górze tylko jeden.
Dobra. Ja sobie wezmę też koło fortuny, bo bardzo je lubię. Zobaczymy, co tym razem uda nam się zdobyć. Liczę na... na co? No oczywiście na złoto. Dobra, może być i to. Albo 10 tysięcy. Może być cegła. O, jest 10 tysięcy. No i bardzo dobrze. Już nie możemy. Weźmiemy sobie na trening konia arabskiego. Tylko ja bym sobie ogólnie jeszcze zawróciła. Poszła do stajni. I ogarnęła mu sprzęt. Wyjątkowo nie, Zara nie, Turbo nie, Białogłowa nie, Arabian. Jezu, jaki on jest śliczny. Jaki my mamy sprzęt? No klasyczny nie. Ja coś tu miałam ze sprzętów. Mam maskę. Mam maskę. Okej, będzie tak. Niby ta maska dużo różnicy nie robi, ale wyglądzik jest konia wyścigowego. A Araby też się ścigają. Na przykład w Janowie Podlaskim konie arabskie się ścigają. Więc, no, mówią, że tylko Angliki, ale nie. Gdzie ja go mam? Jest. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Jak zwykle wolę właśnie w ten sposób. Błagam, coś dobrego. Czwóreczka może być. No i wystartowały. O, poleciał od razu na pierwsze miejsce. Leć, leć. No, jak od razu już ciągnie naprzód, to jest bardzo dobry konik. Takie koniki to ja lubię. Chociaż Arabka nie sprzedam. Nie ma opcji. Za długo na niego polowałam, że tak powiem, żeby się Arabka pozbyć. Chociaż mówię, to są najprostsze wyścigi. No, ale czegoś trzeba zacząć. Leć. Zajmie jakieś przyzwoite miejsce. No jak już leci. Nie no, dobry koń. Ja sobie go trochę wytrenuję i do was wrócę. Dobra, ogólnie mamy źrebaczkę, zobaczymy. To jest chyba po tym, po Arabie. Ja w ogóle miałam tą klacz wytrenować troszkę. No tak, nie mam miejsca. Ale dobra, wytrenujemy sobie jeszcze klaczkę, zobaczymy. A nie, nie możemy ją wytrenować, bo nie mam miejsca. Kogo by tu się pozbyć? Dobra, ogólnie postanowiłam galę sprzedać, bo tak. Chyba gdzieś tutaj się wchodzi. No ona jest fajna, ale i tak mi zajmuje miejsce. Więc miło było. A na pospisku wstawimy jakiegoś innego konia. Obecnie w tym momencie nie używam firy, więc firę sobie wstawimy na pospisko. Bo ja potrzebuję miejsca na tego konia, źrebaka. Mam za dużo koni i nie mam co z tym zrobić. A, jednak to jest źrebak arabski, więc zobaczymy sobie, co z niego będzie. No, ładny, ładny. Dzięki za pomysły na Pinterestie. Dobra, mamy tego. Tu jest też matka. Dobra, wytrenujemy sobie tego źrebaczka. No, zablokowali go, więc no, zobaczymy w następnym najwyżej wyścigu. Trochę trudniejsze zawody, ale mam nadzieję, że wygra choć coś.
No nie wygraliśmy. No ogólnie ten źrebek jej nie jest jakiś super. Bo to jest klecz, tak? Tak, to jest klecz, to jest ogier. No to jego, no, logiczne, sprzedajemy. Skoro nie wygrywa nawet zawodów, no to cóż. A my sobie wystawimy klecz na zawody. No i kleczka już lepsza. Dobrze pobiegła. Dobra, wytrenowałam ją na 7 poziom, chociaż 10 to jest max u niej, bo jest na 2 poziomie. Ale dobra, spróbujemy jej fajnego źrebaka zrobić. Jaka ładna maść. Dziwnie wygląda, nie powiem, ale fajnie wygląda. No, fajne są. Ten też całkiem. Ale spróbujemy z naszym chyba arabkiem. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i sprawdzamy, co się urodzi tym razem. No i mam... Co on ma taką dziwną szczałkę? Taką łatę na pysku? Co to jest? Ale mamy klaczkę! No i zobaczymy. Przyspieszę ją trochę. Zobaczymy... Ja sobie oznaczę tak. Bardzo ładne, proste imię. Wygląda jak babcia dosłownie. Połączenie ojca z babcią, bo babcia to jest Zara. No i Zara, no dosłownie, takie jakby połączenie Zary, czyli babci i ojca, więc cudownie. Dobra, zobaczymy. No, dosłownie wygląda jak ten, jak Zara. No i całkiem zacny konik. No i gdzie tam wyprzedzasz ją? Nie ma co, jest dobrze. O, czegoś mi tu brakuje. Tego chyba. Tutaj widzę, że zrobiłam kilka zadanek dniowych. To dobrze. I tutaj w ogóle są jakieś zadania. W sensie tu stąd zabrałam sobie arabka. O, arab na 3 poziomie. Na kolejnym. Ale nie, no darmowy arabek zawsze na plus. Ogólnie sobie tutaj zrobiłam porządek, jakieś konie na trening, a kilka koni, tak? No i tutaj też mam, więc będzie... Zwolniłam sobie po prostu magazyn, bo już mam go pełny, więc no. A tą klaczkę będziemy chyba w następnym odcinku trenować i myśleć, czy ona idzie na sprzedaż, czy nie. Ona jest wytrenowana na 7, tak, ona na trening poszła. Arabek jest w ogóle na maksa zrobiony, ja myślałam, że on nie jest na maksa zrobiony, ale jednak dostałam z maksem. Zara też jest na maks, no i jeszcze inna muszę konik potrenować. Więc no, widzimy się już co dopiero w kolejnym odcinku. Czemu zawsze wyjątkować tutaj na przodzie, to ja nie wiem. Ale no, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, a jeżeli wam się spodobał, zostawcie motkę psa. No, i widzimy się w następnym odcinku. No to cześć!